Halo, witajcie, to znowu Ryfek. Witamy was razem z Bangetsu w kolejnym odcinku. Dzień dobry, witamy, na serię zapraszamy. I w ogóle. A jak? Ogarnęliśmy parę rzeczy, ja... Znaczy, powiem wam tak. Adaś chciał zbudować domek z błota, ale ja stwierdziłem, że no nie, no trzeba coś ogarnąć, że budowałem tutaj fajny domeczek. Domki z błota, tak. Domek z błota Mangiego, domek z błota Mangiego zburzyłem, nie będziemy w tej serii takich domków robić. Postanowiłem, że musi być trochę ładniej. Nie przyznasz, Mangi? No nie, ja myślę, że tutaj na początku Ryfek zrobił dziurę Mereza i później po prostu dokonałem renowacji tutaj wielkiej. Dziura Mereza, jak tak będziesz gadał, to... Dziura Mereza? No, chciałbyś ją odwiedzić, co? Dawno cię nie było w dziurze. Ale ty jesteśmy teraz w dziurze Mereza. Dobra. Świat się tak nazywa. Ale no, wiesz co, ja ci powiem. I tak naprawdę chyba nic nie budowaliśmy oprócz tego, nie? Bo ja w ekwipunku jedynie zrobiłem sobie Leather Whipa. To jest co to jest? Słaba broń. Indiana Jones jesteś i wyglądasz jak Indiana Jones. No, rzeczywiście. Ale coś zrobiłeś beznadziejnie ten dom. Znaczy ja zrobiłem, bo nie można drzwi otwierać. Przyznał się. Dobra, ja coś jeszcze powiem. Jedną taką kwestię, że była gdzieś ruda kanitu, gdzieś tam na lewo. Tam w miejscu tych złodziei, gdzie wcześniej stacjonowali ci złodzieje, Roberty. I właśnie wydobyłem sobie tę rudę kanitu i widziałem, że z tego można zrobić sobie od razu hook. I taki hook sobie zrobię. A stać nas a raczej na dwa czy na jeden? Zrobię dla Rywka, bo Rywka bardzo lubię i szanuję i wszystko mu podwalam. Byłem niemiły dla niego, więc muszę to wynagrodzić. Tak mi przykro było w ostatnim odcinku, jak żeś mnie zakopywał dirtem. Ja rozumiem jeszcze jakimś, nie wiem, metalem szlachetnym, dirtem mnie zakopał, no po prostu. No jak, no dirt to jest bardzo fajna. Jaki jest na odległość? O Jezu, ale króciutki. No ale jest, dziękuję ci bardzo. Blueline, proszę, banner tutaj zakładam. Nie wiem, czemu prezenty lecą, bardzo mnie to denerwuje, nie chciałbym, żeby one leciały. To wiesz co, a jest Christmas... Jest wyłączone jest właśnie. To bez sensu. No dziwne. Dobra, to co? Właśnie, w ogóle nie wspomnieliśmy, że mamy przecież Slime Raina. Slime Rain, tak. Przyszedł tutaj, więc... wpadł. Chyba... co? Zajmujemy się grudkami i... No, tylko wiesz co, bo ja jeszcze mam tutaj parę kwestii, które chciałbym przedstawić widzom. Ty tam możesz się klepać z tymi grudkami. Po pierwsze mam tutaj Robert Sack. I mi rubiny wypadły, okej. Okay. Torbę Roberta trzymasz w rękach. No dokładnie, tak było. I jeszcze sobie przeglądałem w ogóle itemy na druida i widziałem, że druid może bić między innymi z jakichś właśnie toreb z nasionami. Coś takiego, z nasionami będę ciepał i to jest jedna z moich broni, oprócz tych lasek. Torbą z nasionami? Ja w ogóle te torby z nasionami znalazłem, w sensie jeśli chodzi o takie torby, co znajdujesz w skrzynkach? Nie, właśnie. Troszkę inne coś. O właśnie! Mieliśmy jeszcze gajda naprawić, dom gajda z tym młotkiem. A mamy wystarczająco dużo skóry? Tak, mamy 8 skóry, bo skóra wylatuje z dzików i były tutaj dziki. Budowaliśmy parę dzików, było, zdobyliśmy trochę skóry. Trochę skóry, skór wielu. Co? No z kur wielu. Nie skóry. Mów tak. Stary, jesteśmy family friendly. No ale ja nie przeklnąłem. Spokojnie. Tak, tak samo jak to, że na, ktoś jadał na mchu, tak? Tak już mnie trolują na streamach. Także... Niezwykłych masz widzów. Jadał na mchu. Dobra, tam... Gdzie jest młotek? Ty masz młotek? Magiczny młotek jest w skrzynce gajda, jeżeli się nie mylę. Dobra. To idę tam od razu. Ty się tutaj ze slajmami możesz rozprawiać, mnie to nie obchodzi za bardzo. Tu kasa jeszcze jest. Ja już chciałbym noc. Ale wiesz co, ty tam widziałem, że te torby ze skrzynek wzięły, znaczy te nasiona, nie? To one się przydadzą do, bo właśnie te moje torby się robi z tych normalnych nasion. Z tego co widziałem. A, no to weź sobie, jak te torby zostawiłem całe z nasionami. No, dobra. Wiesz co, chodź jeszcze ze mną. To zobaczymy, jak się ten domek gajna naprawia, okej? Okay? Dobra. Może, wiesz, wystarczy kliknąć i się coś stanie i myślę, że warto pokazać. Kurde! A mnie pchają. Idź się, babole jedno. No ja się muszę wyleczyć.
Tak samo są różne różdżki z drewna i widziałem, że akurat ta z mahoniu, bo nazbierałem też mahoń, ale nie mam przy sobie, tylko w skrzynce jest. Trzeba jeszcze z Forsa, nie mamy. Dobra. To używam tego Magic Tools Kit. Pa! Ja się buduję samo, no, wow! Kurde! Wow! I wooden door dostałem. Ale beka. No. Nie fajne. Widziałem czegoś takiego. Ale ten mod kosacko to zrobił, nie? Ciekawe. Ciekawe i fajne tutaj, widzisz, bawi, uczy. Dobra, noc już jest, tak? Nie, no? Nie ma jeszcze nocy. Nie, nie, nie mam bonusu z tego. Z mojego amuletu głupiego. Mam nadzieję, że nie przeszkadza. To właśnie się miałem spytać widzów, czy im przeszkadza to, że ja znikam przez ten amulet. Bo jest mega mocny w nocy i bym wolał go używać, ale... No wiesz, dowiesz się, powiedzmy... za 5 odcinków się dowiesz, bo nagrywamy tak naprzód, że... Tak, jesteśmy po wypuszczeniu pierwszego odcinka, nagrywam teraz trzeci. Dokładnie. O, mam tutaj jakiś pouch z belt. Ze skóry mogę zrobić i leather pouch. O, jest noc. Kurde. Jest noc? Tak, bo muzyka się zmieniła. Kurde, ja już zabiłem tyle tych slajmów, a nadal nie mam tego. A mi szkoda skórę marnować, bo jest jeszcze do misji, a potrzebuję skóry. Ale mam zarąbistą broń do bicia tutaj. Dobra, to może zrobię sobie... To sobie zrobię. Jak się robi jakieś nasiona? Tam niech się ryfek bije, mnie to za bardzo nie obchodzi. O! O, King Slime, dobra. To cię jednak musi obchodzić. Jest z prawej strony. No widzę. To jakoś rozblokujmy. O Jezu. Ja mu nic za bardzo nie zadam pewnie. Trochę mi wysadził gonga. Aha, na mnie. Dobra, pomagam. Widzę. Troszkę to pójdzie. On się tutaj ładnie blokuje. Ideolo. Ale czadzior. A nie wiem, która z tych broni będzie najlepsza. Idealnie zbudowałem ten domek. Zbudowałeś! Ty to po materiały latałeś. Cwaniak. No mówię, czyli zbudowałem. No, no. Kurde, jakbym wiesz co, ja tu rozwalę to, żeby puszczać waterbolta do środka. A w ogóle, czemu tutaj w podłodze jest dziura? Kto to zrobił? Ja robiłem, bo, już zaraz wytłumaczę, jak tam stoję, jestem w stanie idealnie uderzać przez jedną kratkę wszystkie slajmy i innych, tym podobnych przeciwników. Kurde, akurat wyszedł, jak byłem gotowy już z tym. Ale idzie tutaj, on chyba na ciebie jest sfokusowany, coś tak czuję. Czekaj. Tu, o. Uwaga! O. Dobra, wyleczyłem się. Jak się używa potek na manę? Na Q. Albo na J masz. Na J, tak jest. J, potka many. Ja sobie J, na Q zawsze many, daję, bo mi łatwiej. Miałem. O, i zniknąłem. Oj! Powiem ci, ten druid jest dosyć ciekawy. Ła, ła. No, kurde. Jak się śmieje, jaki złowieszczy w ogóle śmiech. Kolega umiera, ty się cieli. Ale nie dostaliśmy tego mounta. No ty nie dostałeś, ja jeszcze się nie przekonałem, bo nie żyje. Ale to chyba z tej torby leci, czy nie? No z torby. No ja no nie tak. Dostałem też. Ale no tak, bo dostajemy przecież każdy po torbie. Zapomniałem totalnie. Zapomniał, w Minecrafta grał. Ninja pancy mogę założyć. Wiesz, Jezu, są 10 Minecraft razy lepsze. Minecraft tak bierze mózg, że można wybaczyć. To też jest takie genialne. Ojojoj. Masz ninja helmet? Mam. A dałbyś mi go? Miałbym cały set. A proszę. A dziękuję. Możesz nawet jeszcze to? A proszę. A nie, to mam. Set bonus. 30% szans, aby nie stracić rzucanego przedmiotu. Ej, super, ja mam te włócznie. Platinum Javelin, 27 throwing damage, ale kozak. Ja sobie zrobię nasiona jeszcze, zobaczę. Grzybek tutaj jest potrzebny. Blinkrut. 5 many zabiera. Aha, mogę Blinkruta sobie. Co tam leży? Platinum Javelin, to ty wyrzuciłeś? Tak, bo to. Aha. Zostaje czasami w ziemi. Dobra, ja robię quick stacka tutaj. Prezenty. Stary, ja bym tego nawet nie otwierał. Ja bym po prostu wszystkie prezenty wrzucił do autotrasza. Czekaj, czy ja mam Moon Glowa? Mam. Ej, masz może trochę tego. Błota? Skąd miałbym mieć błoto? No z dżungli. Na przykład. Nie mam. No, normalne pytanie. Czy masz błoto? Masz błoto przy sobie?
No co, no każdemu się zdarza trochę błota. Czekaj, jadę dziś kepsa, zaraz ci zrobię. Tin or. O nie, to leci z ty. Dobra, wyrzucam. Ej, to w takim razie chodź ze mną, masz Hermesy, to chodź. Idziemy na taką szybką kul wyprawę, tylko sobie wezmę tutaj, odstawię gdzieś do jakiejś skrzynki, się wypróżnię. Kul wyprawa. Kul wyprawa. Po co nam, w ogóle drewniane zbroje w skrzynce? Miejsca właśnie nie wiem, sorry. Czekaj, bo ja mam tyle rzeczy w eku, że ja tutaj się nie potrafię wypróżnić odpowiednio. Dziś w klubie będzie bęk, Dziś w klubie będzie bęk. Jajko, a w ogóle z jajka jest boss. I tak patrzyliśmy po tych bossach, jakiś The Mighty King Chick. To może być ciekawe. To ci się pomyliło, to tam było Kentucky Fried Chicken. Gdzie? Co? Jak? Aha, KFC. Ale słabe. Już mam się śmiać? Czy mam przestać? Czy... Już? Znowu zaczynasz? Niemiły Getz. Dobra, będę miły. Ty byłeś zawsze dla mnie niemiły w poprzednich seriach. Jak ja byłem dla ciebie niemiły? Ja byłem twoim najlepszym po prostu kompanem. Niemiły kompan. W ogóle widzowie twoi narzekają, że masz lepszą rozdzielczość jak wcześniej i słabo się ogląda na telefonie. No właśnie też to widziałem, się zastanawiałem, czy nie nagrywać właśnie sobie na tej mniejszej, albo jakoś przybliżyć może plusem. Kurde, nic nie widzę! Poczekaj na mnie, ryblek. Dlatego ja też zwiększyłem gammę na moich odcinkach, a jeszcze ją bardziej zwiększę. Nie o to chodzi, bo po prostu nie mam niestety pochodni. Teraz zebrałem pochodnie. O nie, halo, co ja zrobiłem? Filtry, przeskutywanie, gamma, zwiększ. Ty jesteś gamma. Ja jestem beta. Proszę bardzo, jest. O, nie widziałem cię. O Jezu, co to jest? Ej, on jest fajny, ja go lubię. Co wiem, z jego Living Twiggy, one są dla Samonera. Ja je chcę. Nie na Samonera. Na Samonera one są. Nie dostaniesz, nie. Ale ja już mam ich sporo, ja już sprawdzałem. Z nich się robi tylko rzecz na Samonera, na nic więcej, co ty gadasz. Nieprawda, robi się rzeczy na druida się nie robi. Robi się na druida, zobacz. Dupa, serio, dupa. Dupa, sprawdź sobie. Chyba 5 rzeczy jest na Samonera, na tego druida. Tylko musisz jeszcze tam połączyć z Soul of Lightem jakieś tam inne rzeczy. Ale to na druida jest item. Ja to biorę. No to z Soul of Lightem, no to człowieku, to kiedy ty to zrobisz? Ja teraz jestem w stanie zrobić rzeczy na Samonera. Ty ktoś mi napisał, że jakąś różdżkę mogę zrobić dla Samonera, nie sprawdzałem, nie mogłem znaleźć w ogóle niczego. Jakiś orb chyba ktoś ci mówił, że masz zrobić. Możliwe, mi się wydaje. Możliwe. A po co tu idziemy w ogóle, bo już zapomniałem? Po błoto. Ale to możemy sobie zejść. Po błoto? Tak, po błoto. A po co ci błoto? Żebym sobie zrobił nasiona. I po co ja ci do tego nie rozumiem? Bo nie chciałem, żebyś w domku zostawał. To bym sobie poszedł. No, pójdziemy do fejmu. No. Ja chcę platynę, bo z platyny mogę zrobić ulepszonego blunderbassa. Chyba garłacz. Chest finder. Co to jest? Co? Co? Pokaż. Odkrywa nie. No. Odkrywa na mapie te skrzynki. Drewniane i złote. Ale mogę zobaczyć, żeby pokazać na odcinku ludziom. Pokaż. Nie. Tak, dobra, pokaż. Masz. O. Dobra, już nic nie widziałem. Wiadomo. Test finder. Gdzie to odkrywa? No jak jesteś blisko pewnie. Na ekranie jak masz, nie? A ta, o widzę, tam jest następna skrzynka. No daj mi tego chest findera. I tam jest life crystal, to dla ciebie będzie. Już oddaję. O, ci, w końcu. Chodź tu. Proszę. Dziękuję. Dwa life crystale chyba masz więcej ode mnie łącznie, tak? No tak. Jeżeli dobrze pamiętam. To bierzesz sobie. O, skrzynka. O nie, ja znikam. Ja nie wiem, gdzie ja sam jestem, jak znikał. Climbing close'y były tylko. Tylko ej, albo aż. Są spoko, ja je lubię. Jak nie chcesz używać, to mi możesz dać. Ja to cię wykopałem? Nie. Nie, sam spadłem. Właśnie tego skilla, nie? Wiesz co, bo to jest life crystal dla ciebie. Już, zaraz, tylko zobacz, co się tutaj jest na górze. Tam jest, mamy crimson. Używasz tych climbing close'ów? No będę używał raczej. Okay. Ale jak chcesz, to mogę ci oddać, jak nie, ci zależy. Nie, ludzik. Mam jeszcze waterwalking bootsy, bo mi wcześniej wyleciały. Nie będę wszystkiego dla ciebie brał.
dzień się zaczął. Fajne jest to na tyle, że jestem w stanie stwierdzić w dowolnym momencie gry, czy jest dzień, czy jest noc. Dobra, widzę, chodź, tu czekaj. Mało zdrowia, czy dużo. Proszę. A, dziękuję. W ogóle ta pochodnia wygląda, jakby była postawiona na wodzie, nie? No. Beka trochę. Jeszcze pewnie pajęczynę trzeba zbierać na itemy. Tam nie wiem, czy z platyna, czy co to jest? Platynę zebrałem przed chwilą nawet. Tu, nie, iron. Ale iron to się zazwyczaj przydaje, ja bym iron zgarnął. No, właśnie na modach tym bardziej, więc dobrze, że bierzesz. Trzeba. Trzeba ulepszyć nam kill-offy, bo jak mamy zgarniać rudy, to na odcinku najlepiej, żebyśmy nie kopali tego przez 10 lat. Ulepszy mnie też rozwala, nagrywa, że ty masz... Nagrywa. Też mnie rozwala, że masz książeczkę, która sprawia, że jak niszczysz winorośla, to wylatują te ropy takie. I cały czas mi do ekipunku ich przybywa. Ja mi zazwyczaj brakowało lin, więc... Ej, tu coś nowego jest chyba, jakaś nowa ruda? Co to jest? Idę. Co to jest tutaj? Ło, no. I to na tobie też. To, co to jest? To? To, no. I nie możemy tego wykopać nawet, a to? To też. Ale lika. Ciekawe. Może jakieś bardzo małe takie? Czekaj, liny, albo platyna te chyba. Ropy. Nie, tungsten na górze jest. No nic ciekawego. To używaj tych ropów, jak ci wylatują. Ja używam zwykłych lin. Znaczy, może rzeczywiście, lepiej tych używać jak... Będzie bardziej, wiesz, pasowało do biomu. O, jest ten, to coś, co z tego robiłeś ten. O, to hooka zrobimy dla mnie, na przykład. Właśnie, grappling, ja totalnie zapominam, że grappling hooka. Ale on wolno przyciąga w ogóle, stary. Jak on już złapie, to tak wolno przyciąga. Ale nie no, super, tak szybko możemy mieć w ogóle, nie? A ja się dziwię, że nam z King Slime'a nie wyleciał ani jeden hook, nie? Bo zazwyczaj wypada taki... A, tak, ten slime hook. A z czego ty zrobiłeś oprócz tej rudy tego hooka? Bo wątpię, żeby samą rudę na to użyć? Ruda i chainy. Chainy są z żelaza. A, no to luzi, karbuzi. Łatwo. No. Jezu, jak to jest ciemno, rzeczywiście. Na odcinku tak sobie na drugi monitor czasem spoglądam, bo tam mam gammę zwiększoną i tam widać więcej jak na moim głównym. Masz trochę żelu albo pochodni albo czegoś? Mam 400 żelu. No to daj mi trochę, bo... Znalazłem skrzynkę tą junglową. O! Będzie walka o to. Ja znalazłem. Kto pierwszy? Ja znalazłem. A to jest twoja dżungla, twój świat? Ale ja znalazłem! Mogłem ci nie mówić i byś tu nie przyszedł. Przyszedłbym. Dupa. Nie! Feral Klausy, ej, super. O, to można po... Nie, nie można jeszcze. Ale... Znaczy można. Szczerze mówiąc, mam... ten wyszukiwacz skrzynek i... Spoko nie jest. Wiem. Kurde. Nie! Ej, wormhole, masz wormhole'a w skrzynce? Mam jednego. Dobra, to się tepniesz. Weź tego 13 golda, ze mnie wypadło. To tylko nie chcę zginąć. On resztę trzyma twoich goldów. Po lewo na dole jest jakaś nowa ruda, już widzę. Ja się wyleczę może u tej pielęgniareczki. Sprawdzę, co się jest do kupienia u tego gościa. Rope hook? Ej, można kupić hooka u sprzedawcy. I jest napisane, że działa na niego grawitacja. Czyli rzucasz hookiem, ale on spada. Ciekawa sprawa. A to nie jest tak, że można się wtedy ruszać na tej linie, tak, w overhaulu? Nie chodzi o to przypadkiem? Nie wiem, wiesz? Dobra, nie wiem, wiesz? Teleportować się, jesteś bezpieczny? Tak, jestem bezpieczny. Dobra. Tylko tutaj więcej zrobisz. Tam są trzy manitery! No, jeden z nich ma twoją kasę. Jak to ma? No bo spodnie. A no ta, tobie. Dodali to jakoś. Dodali to jakoś. No bo nie było kiedyś tak. Że przeciwnicy mieli twojego golda. To dodali no to jakoś w 1-3 no. Ta, 4 lata temu. 1-3 wyszło 4 lata temu? Tak. Co ty gadasz? No, ja wiem, że nie, ty się zawiesiłeś na pewno, w czasie. Nie, na pewno. Nie, 1-2. Nie, ja nagrywałem serię z 1-2 jak wyszło. Nie. Chyba moją pierwszą. Nie, Ryfek. Na bank. Na 1000%. 1-2 wyszło w 2013. A 1-3 w 2015.
Tak. No. Kłamstwa, oszustwo. Kto więcej gra w Terrarię? Tak jakbym się kłócił odnośnie Isaaca z tobą. Akurat ze mną można się kłócić odnośnie Isaaca, bo gram w to milion lat, a gówno wiem. No dobra, niech ci będzie. O, dobrze, rozjaśń. Nie. Wiesz, jest to kozackie w tym twoim czymś? Że rozjaśnianie. Spadają te itemy i spadają partikle i widać, co się dzieje poniżej. Nie widzę tej skrzynki w ogóle, wiesz? Nie działa mi ten chest finder. Bo musisz bardzo blisko i na mapce będzie. Na minimapie w sensie? No nie wiem, czy na minimapie, ale na pewno na mapie. Co to jest? Nie mogę tego wykopać. Naprawdę nie mam. To jest... Ja zapomniałem, że się topię. O, ja się topię. Czekaj, podka... Linę. Masz. No, co jest? No nie w beznadziejnym miejscu byłem, no. Ale mogłeś sobie sam jeszcze linę postawić. Nie ogarniam jeszcze tak szybko, człowieku. 2 lata to nie grałem. A masz jeszcze jednego Rufala? Mam. O. No to fajnie. A zanim... Bo ty masz 4, tak? Ale czekaj. Czy możesz zrobić jakiś lepszy kill off? Zobacz, co mamy w skrzynkach. Mogę. Słuchaj, jest taka sprawa, że my mamy kill-offy wooden, a w normalnej Terrarii ma się koperowe. I tak? Te kill-offy chyba no nie tak, mogą wykopać niektórych rzeczy. Na przykład tutaj jest chyba rubin, a ja nie mogę tego wykopać. Mamy woodenowe, ale ja. No. Minecraft. Dobra, już robię. Jeśli nie z Irona, no na pewno na 2 koperowe nam starczy. Trochę platyny chcę, ale platyny nie będę zużywał. Platynę będę chciał uzbierać na lepszego Blunderbussa. Nie, platyny nie używaj. Bardziej tungsten, jakieś żelazo. Nawet ten koper już. Może od Bido on coś będzie potrafił wykopać. I sprawdź minuty odcinka jeszcze. Jeszcze, człowieku. 22 minuta dopiero. No, no ale wiesz. Na jeden tungstenowy starczy i na ironowy ci zrobię. O kurde. Szybko, tepaj się, bo... Tepaj! Ja tu zaraz zginę. Co ty każesz mi tu robić, człowiek? Jest noc? Sprawdźmy. Nie. Wiesz co, chcesz redukcję many? To jest nature gift. O, dzięki. A z chęcią, ale to jest 6%. No, chociaż z tego chest findera ci mogę dać, bo naprawdę, to mi totalnie nic nie robi. To nie jest. To nie jest Rubin, to jest Enchanted Shard. No tak, mówiłem, to jest nowa rzecz, bo ty masz tego głupiego texture packa, nie wiem po co instalowałeś. Teraz nie rozpoznajesz. Ale... To totalnie nie wygląda jak Rubin. Ale nawet jeśli to jest wina texture packa, to przecież texture pack nie zmienia rzeczy z modu. No ale w sensie, że to jest na tyle podobne, że masz texture packa i sądziłeś, że może to być Rubin. Co było w ogóle w tej skrzynce? W jakiej skrzynce? A, nie byłem tam. Nie byłeś tam, aha. Nie. Kurde. Głupie. Bo się bałem, że zginę i się nie tepniesz. I jakbyś mógł sprawdzić. Bumerang masz. I grawitki, chodźmy na latające wyspy. Jakbyś mógł sprawdzić, co można zrobić z 4 wormholi. Bo ja wiem, że można zrobić z 4 shining potion jakiś shine element. A nie wiem, czy z wormholi też nie można czasem zrobić czegoś. Nie ma nic. Nie mają wormhole materiału w ogóle, nie są materiałem. Nie są materiałem. Szkoda. Jest na przykład builder element z builder potek 4. Widzę, recall element, ale trzeba jakiś alchemical infuser. No ale ogólnie fajnie, że można tak zmienić to, nie? To no i te elementy też są materiałami, więc one też pewnie będą się po prostu łączyły ze sobą i będziemy mogli mieć wszystkie efekty potek bez tak naprawdę używania potek. Ty, a jak myślisz, te rudy, które wcześniej pominęliśmy, bo nie mogliśmy ich wykopać, czy za pomocą tych kill-offów pójdzie? Ja mam tungstenowy, ja mogę spróbować, bo mam jeszcze trochę mocniejszy. No to trzeba by było się cofnąć. No to teraz cofać się to trochę słaba rzecz. No... Ale wątpię, żebyśmy mogli je wykopać, wiesz? Jeszcze zobacz tutaj z porsy, co to jest. Weapon out. O! Masz może jungle z porsy? Nie mam. Takie nic. Światełka. Nie mam. Bo głównie po to też tutaj przyszedłem. Potrzebuję, tam na dole na pewno były. Kurczę, wiesz co, nie jestem przyzwyczajony, że mi wszystko tak płynnie chodzi. I byłem przyzwyczajony, że po prostu raz na jakiś czas jakaś ścina była zawsze w tercy, tym bardziej na modach.
Jak można być nieprzyzwyczajonym do tego, że coś płynnie chodzi? No normalnie, słuchaj. Znaczy rozumiem, że można być nieprzyzwyczajonym, że nie chodzi płynnie, bo można mieć sobie komputer. Ale ty to mówisz tak, jakby to było coś złego. No trochę tak, bo słuchaj, gram na przykład sobie w LoL'a. Jest jakiś teamfight, nie? I zawsze coś tam zacięło, zawsze mogłem się porozglądać po pokoju w tym czasie, popatrzeć na zegarek. Odpocząć, wiesz, tam oczy odpoczywały od monitora, a teraz to wiesz... Co za ziom. Chyba zmienię na stary sprzęt z powrotem. Jeszcze ludzie też tutaj widzą wadę, bo w większej rozdzielczości nagrywam, widzisz. No tak, no. No. Słabo się na telefonach teraz ogląda. Nie no, z tą rozdzielczością misiaki coś pokombinujemy jeszcze. Bo zawsze tak było, że... Znaczy zawsze było tak, że ty miałeś tą niższą rozdzielczość, którą tak, bardzo tak. Łatwo można było ogólnie oglądać na telefonach. I ja od pierwszej mojej serii grałem na Full HD. Wiem, teraz właśnie. Jak jest 4K i mam większą rozdzielczość, to i tak troszkę zmniejszam, ale nadal to jest coś koło Full HD. Więc u mnie widzowie chyba są po prostu bardziej przyzwyczajeni. Znalazłem drzewko. Jakie machoniowe. Drzewko? A, to nie ma znaczenia. Flare gun. Może być. Do rozświetlania. I mam... Hermesy kolejne. Oj. O, super. Znaczy, chyba nie będą nie potrzebne. Nie wiem po co. Może do jakiegoś craftingu będą. Powiem ci, że jak ja grałem z dziewczyną... cały świat przeszukaliśmy. Nie było ani jednych Hermesów. No, najgorzej. Też tak miałem w seriach czasami. Kurde, głupia pszczoła mnie zabija. Robiliśmy nowe światy i chodziliśmy po nowych światach, żeby Hermesy znaleźć po prostu po powierzchni. Znalazłem ten świecący się kamyczek, co myślałeś, że to jest jak rubin. Sprawdzaj, co z tego można zrobić? Nie. Żyję. Aż się nie odzywałem, bo to za dobrze brzmiało. Żyję, najważniejsze. Jakby ktoś naprawdę, naprawdę na siłę chciał ci wcisnąć brokuła. Może to robiste porównania, mówi ci to ktoś. Ja dzisiaj tłumaczyłem pewnej osobie, że wygląd lodów włoskich jest podobny do włosów Jimmy'ego Neutrona z takiej bajki. No wiem. No. Powiedz, że nie. Co? No powiedz, że nie jest podobne. No tak. Lody włoskie do tych... No. Nie oglądałem nigdy Jimmy'ego Neutrona, ale wiem jak wygląda. O. Głównie z żartów o lodach włoskich i jego fryzurze. Ha. Ja mówię serio. Serio były takie żarty? No nie wiedziałem. Ty zbierasz w ogóle platynę? Gdzie ty jesteś? Ej, tak. Jak widzę platynę albo iron, to po drodze zbieram. Już do siebie idę. To drzewo ogarniałem machoniowe z tymi. Wiesz co, mam tutaj ul i lepiej nie machaj mieczem, który przechodzi przez ścianę czy coś, bo to się źle skończy tutaj. To nie ta seria. Najgorzej. Czy jest noc? Nie. Pomóż mi go zabić, zakładam, to jest dzień. Zaraz, człowieku, ja tu mam hornety jakieś. I byśmy musieli już wrócić powoli, ja bym sobie zrobił rzeczy na druida też. Tak na koniec odcinka. Ja muszę co między odcinkami jest? Patrzeć sobie te. Tu domek jest w ogóle. A, tu te hermeski były, tak? Tak. Słuchaj, jak zrobić to, żeby postać nie używała flare guna, tylko glowsticków, jak rzucam. Nie można tak, bo każdy ma swój priorytet, że tak powiem i... Aha. Możesz spróbować przestawić w slotach, ale nie sądzę, by to pomogło. Weź tu zabij tego gościa, bo on chyba coś da nam fajnego. Skeleton duelist. Z niego chyba leci ten... No właśnie. Ancient Brass Chunk i Ancient ten coin. Z tego Brass Chunka się fajne rzeczy robiło. Właśnie na druida były, bo to z tego moda. Serio? Zwykłe widziałem bronie. Zabij mi tego manitera, chcę po sporce iść. A ja nie wiem jak go zabić, człowieku. No, niech się napręży. Ty go tutaj nadwyrężysz? Javelinami. No chodź. Rzuca. Znaczy. A, bo muszę klikać. O Jezu, daj sobie spokój, już go dobijesz. Czemu z czego? Irona tu nie jak zbierasz? Ja po jeden biję. No ma minimum zdrowia. O kurde, ryba.
Co tam jeszcze jest? Plant Matter chyba. A właśnie, po co było to Plant Matter? Bo też je widziałem wcześniej chyba. Ale też na druida coś było. Aha. No, ja chcę takie rzeczy, bo chcę w miarę pokazać te klasy w tej serii, nie? Zawsze w seriach pokazuję klasy. O, mam tu Plant Matter pod sobą właśnie. No to ci właśnie o tym chciałem powiedzieć. O tym mówiłem. Skoro mam chwilę, to sprawdzę, co się robi z... Enchanted Shard. O, żadnych tablic, żadnych tych bloków. Enchanted Shardy są potrzebne, aby ulepszyć platynowy set i dają ci po prostu zwiększone obrażenia. 5% zwiększone obrażenia. Ale to zwykłe obrażenia, czy melee, czy jakie? Nie, zwykłe, po prostu. Czyli na każdą klasę to jest. A, że klata daje zwiększone obrażenia, buty dają zwiększoną szybkość poruszania się, a hełm daje zwiększoną szansę na kryta. Na każdą klasę, tak. I to tylko do tego? Do tej zbroi nic więcej? Tak, ulepszasz zbroję platynową na tą Enchanted i ona nie jest jakaś OP tam, 6, 1 defa więcej może ma, jeżeli nawet nie tyle samo. Ciekawe jaki ma set bonus. I nie jest potrzebne jakoś dużo. Na cały set jest potrzebne 9. A z 14 idzie zrobić Enchanted Sworda. To jest super. Wiesz co, ja się cofnę. Uciekaj, chyba. uciekaj. Weź Ricola. No. Tak, ja też już się cofnę. Zrobię sobie od razu te rzeczy na druida, bo tu chciałem zrobić, tego dosyć sporo było. O, zobacz. Jakbyśmy mieli ten Alchemical Infuser, z Recall Potion idzie zrobić Recall Gem. Ale co jest? O, no tak, on tak, jest do założenia, to jest też dziwne. Widziałem. Dziwne bardzo. Ja na przykład teraz 8 Recall Potion. Alchemical Infuser, jest. Alchemical Infuser z Enigma Moda robi się bardzo łatwo. Z drewna, szkła, butelek i torczy, ale robi się go na Logical Workbench. A jak się robi Logical Workbench? No właśnie teraz te stacyjki wszystkie, masakra, żeby to ogarnąć. Logical Workbench robi się normalnie na kowadle z 20 masz drewna, fotki, pa. Minecart tracków, sawmilla, minecarta i ekstraktinatora. Jakbyśmy mieli ekstraktinator, możemy to zrobić, no ale musimy znaleźć. Dobra, to tych potek nie zużywamy. No nie, ja ci dam jeszcze Shine Potion, tam też są idealnie 4 na ten świecący, nie? Jakiś tam. No dałeś mi 4 właśnie. Czekaj, ja chciałem to i chciałem sporsy. I teraz mogę chyba przy tym? Nie, przy czym? Workbench, po prostu workbench. A nie, na pewno. A czego szukasz? No bo mam jakieś rzeczy na druida, nasiona do zrobienia, ale nie wiem przy czym się to robi. Ja chciałem ulepszyć swojego blunderbassa, mojego... Chyba to jest garłacz, nie jestem pewny, ale chyba tak. Garłacz? Garłacz. Taka stara broń, co śrutem strzela. O. Nowe pojęcie. Dla mnie. Nie mogę go znaleźć. O jest, blunderbass base. I wiem, że z tego się robi taką bardzo dobrą jego wersję na platynie. Platinum Hunting Blunderbuss, dokładnie. 14 platinum bary, 2 rubiny, 3 lensy i 15 kamienia. Czy mamy 2 rubiny? Tak, idealnie 2 rubiny są. Ole kozak! A zobacz, 3 lensy zobacz, chyba nie tu, mamy. Chodź tu do mnie na chwilę. A mamy. Popatrzcie na mnie, popatrzcie. Słucham, patrzę. Co to jest? Jakie to jest OP? Duszka mahoniowa. 7 bije i z porsami bije. Ale to non stop nawala, strasznie no. Dużo tego leci. To jest OP. Dobra, no i mam kolejną różdżkę. W ogóle te różdżki można połączyć ze sobą. Znaczy to są kostury bardziej. Jeden. Slow Platinum Hunting Blunderbuss. Wiesz co, ja ci dam ten Enchanted Shard, jakbyś chciał. Ale i jeszcze tutaj słabo. Było dużo platyny. Było gdzieś. I mogę nim celować, jak snajperką. Prawym przyciskiem myszy. Fajnie. Mogę sobie tak przybliżać i patrzeć cały ekran. Ale mega słabo, że się trafił z wolny, bo nie jesteśmy w stanie zmienić prefiksów na przedmiotach, ani że goblina nie znajdziemy. Goblin, ja no. Cię kręcę. Weź ale beznadzieja. Average speed. No to jest takie samo jak mój tank stanowy w tym momencie, ale słabo. No dobra, bo nagrywamy już 35 minut. No kurczę, wiedziałem, że troszkę za dużo, ale daj mi jeszcze chwilę, daj jeszcze chwilę, bo ja chcę zrobić jeszcze jakąś, taką sakwę na nasiona, coś takiego. O, jest, seedbag. I to bije po 8. Zobacz, to jest kolejna z broni na druida. Co jest? Widzisz? Ciekawe. Ej, to jest mocne. Znaczy mocne, co strasznie on to robi? Mocne są te Moongloa stawia jak na razie. I to zadaje więcej obrażeń w nocy po prostu. Ja tym rzucam sobie. Okej.
kurde, fajne, ciekawe. Te bronie. No i to jest właśnie druid. Powiedz mi, co musimy zrobić, żeby do naszego domku przyszedł sprzedawca broni? Musimy sobie rozbić Shadow Orba albo Crimson Heart na biomie skażenia. To mam nadzieję, że zrobimy to w następnym odcinku, bo bardzo potrzebuję sprzedawcy backshotów, bo je mogę takie kozackie robić, jakby on je sprzedawał. Można, no dobra. Można. To co, kończymy? No, kończymy. Dziękujemy wam bardzo za oglądanie. Jeżeli tak dobrze pójdzie jak ostatnio, to widzimy się prawdopodobnie jutro, ale no nigdy nie bierzcie tego za pewniaka. Zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie, komentujcie. Widzimy się niedługo. Cześć! Pa, pa!